Witam serdecznie, tu dr Bartek Kulczyński. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu o naturalnych sposobach na wzmocnienie odporności, aby skutecznie przeciwstawiać się bakteriom, grzybom, wirusom, pasożytom i innym czynnikom zewnętrznym powodującym infekcje i choroby. Myślę, że jest to temat na czasie, ponieważ okres zimowy to dla wielu osób okres osłabionej odporności. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że budowanie odporności to proces, który wymaga czasu. Dlatego też mam nadzieję, że film ten nie tylko pokaże Państwu, w jaki sposób dbać o swoją odporność, ale również będzie pewnym impulsem, aby już teraz podjąć ku temu pierwsze kroki. Bo im wcześniej zaczniemy wprowadzać pewne zmiany, tym szybciej uzbroimy swój organizm w narzędzia pozwalające zwalczać wirusy i inne zagrożenia. Zapraszam do oglądania. Na wstępie krótko o tym, czym tak naprawdę jest nasz układ odpornościowy, inaczej układ immunologiczny. Wiele osób kojarzy go jako krążące we krwi komórki odpornościowe nazywane przeciwciałami, leukocytami, limfocytami i makrofagami, które zwalczają wszelkiego rodzaju intruzy. I rzeczywiście komórki te tworzą trzon układu odpornościowego. Jednak w jego skład wchodzi o wiele więcej barier i mechanizmów, które chronią nas przed zagrożeniami. Pierwszą linią obrony przed patogenami jest nasza skóra i błony śluzowe wyścielające drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Są one pokryte różnymi substancjami ochronnymi, w tym substancjami przeciwbakteryjnymi. Ponadto jeśli chodzi o zagrożenia dostarczane drogą pokarmową, to na ich drodze staje żołądek, a konkretnie znajdujący się w nim kwas żołądkowy. Bardzo często zapomina się również o tym, że niezwykle ważnym elementem układu odpornościowego są nasze jelita. Wynika to z tego, że jelita są naturalną barierą fizyczną, która zapobiega przedostawaniu się patogenów z przewodu pokarmowego do krwi, a wraz z nią do wszystkich komórek i tkanek organizmu. Dodatkowo jelita wyposażone są w enzymy oczyszczające, które neutralizują toksyczne substancje osłabiające odporność człowieka. Nie mniejsze znaczenie ma też flora bakteryjna zamieszkująca jelita. Dobroczynne bakterie w istotny sposób przyczyniają się do wzmacniania odporności. Mówiąc ogólnie, w mikrobiomie jelitowym mieści się ponad 70% układu odpornościowego. Jak zatem Państwo widzą, odporność człowieka to bardzo zaawansowany i szeroki zestaw przeróżnych mechanizmów obronnych. Stąd mamy naprawdę duże pole do działania, jeśli chcemy wzmocnić swoją odporność i powinniśmy robić to na wielu różnych płaszczyznach. Zatem przejdźmy teraz do omówienia skutecznych metod na poprawę odporności. Zacznijmy od witamin, które są szczególnie ważne dla naszej odporności. Oczywiście nie będzie tajemnicą, gdy powiem, że do tej grupy związków powinniśmy zaliczyć przede wszystkim witaminę C. Mam jednak wrażenie, że to, że często o niej mówimy, sprawia, że traci ona na znaczeniu, a jej zaangażowanie w procesy obronne jest bardzo szerokie. Dla przykładu ma ona zdolność do hamowania namnażania się niektórych wirusów. Dodatkowo wykazuje łagodne właściwości przeciwhistaminowe i może łagodzić objawy grypopodobne, tak jak katar, zatkany nos czy też obrzęk zatok. Na obecną chwilę dysponujemy też wieloma badaniami, które dowodzą, że stosowanie witaminy C zmniejsza naszą podatność na pojawienie się infekcji dolnych dróg oddechowych. Dla przykładu naukowcy zauważyli, że osoby, które dostarczały wysokie ilości witaminy C, miały mniejsze ryzyko rozwoju zapalenia płuc. Dodatkowo badacze wykazali, że sięganie po witaminę C wiąże się z mniejszą częstotliwością nawrotów przeziębienia. Co więcej, istnieją też pewne przesłanki, które dowodzą, że przyjmowanie witaminy C na początku przeziębienia jest pomocne w skróceniu czasu jego trwania. Przy okazji warto też wspomnieć, że witamina C działa pośrednio na układ odpornościowy. Na przykład neutralizuje ona toksyczne działanie metali ciężkich, w tym na przykład arsenu, pochodzących z zanieczyszczonego środowiska i żywności. W ten sposób osłania wątrobę, która jest bardzo ważna dla zapewnienia prawidłowej pracy układu odpornościowego. Dodatkowo zwiększa ona wchłanianie żelaza pochodzącego z produktów roślinnych, a jak zaraz się Państwo przekonają, żelazo również odpowiada za naszą odporność. Witaminę C powinniśmy dostarczać przede wszystkim w postaci surowych warzyw i owoców. Na moim kanale znajduje się film, który jest poświęcony najlepszym źródłom pokarmowym tej witaminy. Zachęcam do jego obejrzenia. Jednocześnie uważam, że nasze realne zapotrzebowanie na witaminę C jest o wiele wyższe niż wskazują na to oficjalne zalecenia. I według mnie szczególne korzyści zdrowotne możemy osiągnąć stosując minimum 250 mg witaminy C dziennie, a optimum 500 mg dziennie rozłożone w ciągu dnia. Kolejną ważną, o ile nawet nie najważniejszą witaminą zaangażowaną w procesy odpornościowe jest witamina D. Przede wszystkim pobudza ona powstawanie komórek układu odpornościowego w naszym organizmie.
Ponadto witamina D sprawia, że komórki te stają się bardziej aktywne i z większą łatwością docierają do źródła zagrożenia. Warto też wspomnieć, że witamina D wpływa na produkcję substancji przeciwdrobnoustrojowych, takich jak defensyna i katelicydyna. Wszystkie te dane oznaczają, że witamina D wspomaga eliminację wielu różnych patogenów, w tym wirusów i bakterii. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że osoby, które są wysycone witaminą D, cechują się mniejszą zachorowalnością na grypę i mają mniejsze ryzyko rozwoju przeziębienia. Dotarłem też do wyników badań, które pokazały wprost, że osoby, które mają niedobór witaminy D, są bardziej narażone na pojawienie się zapalenia płuc. Przy czym należy podkreślić, że ryzyko to jest wyższe nawet o 64%. Jednocześnie warto zaznaczyć, że przy braku witaminy D błony śluzowe wyścielające drogi oddechowe są narażone na uszkodzenia, co dalej może skutkować osłabieniem ich właściwości oczyszczających, a więc i osłabieniem odporności. O witaminie D nagrałem już wiele filmów, które oczywiście zachęcam obejrzeć. Aby kompleksowo zadbać o odporność, warto też pomyśleć o witaminie A. Jest to składnik, który wykonuje naprawdę dużą pracę, aby nasz układ immunologiczny działał poprawnie. Dzięki obecności witaminy A komórki odpornościowe mogą się specjalizować. To tak samo jak w różnych gałęziach przemysłu. Specjalista zawsze będzie działać skuteczniej w porównaniu do osoby, która ma tylko podstawowe umiejętności. Dodatkowo witamina A ułatwia rozpoznawanie obcych cząsteczek, w tym bakterii i wirusów, przez komórki odpornościowe. W efekcie działają one nie tylko skutecznie, ale i szybko. Jak wykazali naukowcy, przy braku witaminy A dochodzi do uszkodzenia bariery jelitowej, czyli jednej z bram, którą do wnętrza naszego ustroju wnikają patogeny. W literaturze naukowej można znaleźć też wiele informacji, że witamina A zmniejsza śmiertelność i zachorowalność na choroby zakaźne, takie jak zapalenie płuc, malaria czy też biegunka. Wobec tych informacji wydaje się, że nie bez powodu witaminę A określono już kilkadziesiąt lat temu mianem witaminy przeciwinfekcyjnej. W celu zadbania o właściwą podaż witaminy A, dobrze abyśmy włączyli do swojej diety produkty tak jak podroby, głównie mam tu na myśli wątróbkę, na przykład wątróbkę wołową, ale również masło, olej z wątroby dorsza, czy też ryby tak jak makrela lub łosoś. Poza produktami pochodzenia zwierzęcego możemy wymienić też produkty roślinne, w tym głównie marchew, dynie, słodkie ziemniaki, szpinak i jarmuż. Zostawmy już witaminy i przejdźmy teraz do składników mineralnych. Najważniejszym składnikiem z tej grupy związków w kontekście naszej odporności jest cynk. Wynika to m.in. z tego, że cynk jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania hormonów wydzielanych przez grasice. Te z kolei zwiększają aktywność komórek odpornościowych, w tym głównie limfocytów i komórek NK, określanych mianem naturalnych zabójców. Co ciekawe, deficyt cynku jest przyczyną zjawiska o skomplikowanie brzmiącej nazwie, a mianowicie immunosenescencji. Jest to nic innego jak po prostu starzenie się układu immunologicznego. Czyli jeśli zabraknie nam cynku, to komórki odpornościowe szybciej będą się starzeć, a to oczywiście wiąże się z osłabioną odpornością. Warto też wspomnieć, że w przeprowadzonych badaniach dowiedziono, że przyjmowanie cynku w ciągu pierwszej doby od wystąpienia objawów przeziębienia może złagodzić jego przebieg oraz skrócić czas jego trwania. Ponadto badacze wykazali też, że niedobór cynku zwiększa ryzyko infekcji, w tym biegunki bakteryjnej i zapalenia płuc. Stąd jeśli chcemy ustrzec się przed patogenami, w tym wirusami i bakteriami, to nie powinniśmy zapominać o cynku i dostarczać go wraz z dietą. Najlepszym źródłem pokarmowym cynku są owoce morza, mięso czerwone, mięso drobiowe i ryby. Jego mniejsze ilości znajdziemy też w produktach roślinnych, w tym przede wszystkim w orzechach, nasionach roślin strączkowych, takich jak fasola, oraz w produktach pełnoziarnistych. Trzeba jednak mieć świadomość, że cynk z produktów pochodzenia roślinnego wchłania się w mniejszym stopniu niż cynk znajdujący się w produktach zwierzęcych. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć się preparatami cynku, to zazwyczaj przyjmuje się go w ilości około 20 do 40 mg na dobę. Jeśli chodzi o formę chemiczną cynku, to ze swojej strony polecam picolinian cynku, który charakteryzuje się wysoką przyswajalnością i jest skuteczny w uzupełnianiu niedoborów omawianego składnika. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszę prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.drbartek.pl/dziennik.
Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. W kontekście odporności ważne jest również żelazo. Bierze ono udział w produkcji komórek odpornościowych, takich jak limfocyty T, które zwalczają m.in. wirusy. Dodatkowo żelazo jest potrzebne do tego, aby inne komórki chroniące nasz organizm, nazywane neutrofilami, mogły wytwarzać reaktywne formy tlenu, które zabijają patogeny. Czyli mówiąc w skrócie, żelazo uzbraja komórki odpornościowe w amunicję pozwalającą zniszczyć intruzów. Badacze udowodnili, że osoby z niedoborem żelaza częściej zmagają się z nawracającymi infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi. W tym miejscu od razu dopowiem, że na anemię z niedoboru żelaza cierpi co czwarta osoba na świecie, stąd można uznać, że problem ten realnie dotyczy wielu z nas i dlatego warto zadbać o odpowiednią podaż tego składnika. Ale uwaga, z żelazem nie można przesadzić. Jego nadmiar sprzyja rozwojowi stanów zapalnych i upośledza działanie układu odpornościowego. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale żelazo odżywia patogeny. Mam tu na myśli to, że jest ono niezbędne do namnażania się bakterii, pasożytów i komórek nowotworowych. W ten sposób nadmiar żelaza ułatwia rozwój infekcji. Oczywiście nie jest to aż tak powszechny problem. Wynika to z dwóch kwestii. Po pierwsze, nadmiar żelaza zdarza się stosunkowo rzadko. I po drugie, co istotne, nasz organizm jest wyposażony w mechanizmy, dzięki którym ukrywa żelazo przed patogenami. Aby sprawdzić, czy cierpimy na niedobór żelaza, warto wykonać badania krwi. W jednym ze swoich filmów poświęconemu anemii dość szczegółowo omówiłem, które konkretne parametry sprawdzić. Zachęcam, aby się zapoznać z tym materiałem. Jeśli okaże się, że brakuje nam żelaza, to dobrze, aby swoją dietę wzbogacić w mięso czerwone, podroby, ryby i owoce morza. Jeśli mowa o składnikach mineralnych wspomagających odporność, to nie można nie powiedzieć kilku słów o selenie. Jest to pierwiastek odpowiedzialny za redukowanie stanów zapalnych. W przypadku jego niedoboru obserwuje się wzrost poziomu cząsteczek prozapalnych. Dodatkowo warto też wspomnieć, że przy deficycie selenu jesteśmy bardziej podatni na infekcje wirusowe. I tu ciekawostka. Brak selenu w organizmie sprawia, że nawet łagodne wirusy stają się bardziej zjadliwe i niebezpieczne dla naszego zdrowia. Mówimy wówczas o tak zwanej zwiększonej wirulencji. Przeprowadzone badania pokazują wprost, że dostarczanie odpowiednich ilości selenu poprawia odpowiedź immunologiczną na infekcje wirusowe, takie jak na przykład grypa. Niestety, zgodnie z danymi literaturowymi, nawet połowa Polaków może nie spożywać wystarczających ilości selenu. Aby przeciwdziałać niedoborom tego składnika, należy włączyć do swojej diety produkty takie jak owoce morza, podroby, ryby typu łosoś, dorsz, pstrąg, a także jaja, nasiona roślin strączkowych czy też grzyby. Dodam też, że za najlepsze źródło pokarmowe selenu uznaje się orzechy brazylijskie, choć tutaj mała uwaga. Zawartość selenu w orzechach brazylijskich jest uzależniona od tego, na jakich glebach rosną. Może zdarzyć się tak, że będą one zawierały znikome ilości tego pierwiastka. Najlepiej wybierać orzechy, których źródłem pochodzenia jest Brazylia. Największe stężenie selenu stwierdzono w orzechach rosnących w jednym z brazylijskich stanów o nazwie Amazonas. Orzechy brazylijskie pochodzące z Peru i Boliwii cechują się niską zawartością wspomnianego składnika. Przejdźmy teraz krok dalej. Dla zapewnienia odpowiedniej odporności znaczenie mają nie tylko witaminy i związki mineralne, ale również inne składniki. Mam tu chociażby na myśli kwasy tłuszczowe omega-3. Związki z tej grupy wzmacniają układ immunologiczny poprzez zwiększenie aktywności limfocytów B i zmniejszenie poziomu cząsteczek prozapalnych. Dodatkowo omega-3 nasilają fagocytozę, czyli proces pożerania intruzów przez komórki odpornościowe zlokalizowane w naszym ustroju, które są nazywane makrofagami. Należy podkreślić też, że wiele przeprowadzonych badań dowiodło, że stosowanie omega-3 poprawia zdrowie osób zmagających się z infekcjami wirusowymi. Badacze zauważyli, że omega-3 wzmacniają odpowiedź przeciwwirusową organizmu poprzez stymulowanie produkcji związku o nazwie interferon, który hamuje namnażanie się wirusów. Mówiąc o kwasach tłuszczowych omega-3, mam na myśli głównie dwa związki, a mianowicie kwas eikozapentaenowy zapisywany jako EPA i kwas dokozaheksaenowy w skrócie DHA. Są to składniki występujące naturalnie w tłustych rybach morskich, takich jak dziki łosoś, śledź, sardynki i makrela. Dodatkowo źródłem tych kwasów są olej z wątroby dorsza i olej z alg. Optymalna porcja kwasów tłuszczowych omega-3 to łącznie około 1,5 g na dobę, czyli 1500 mg. Bardzo często mówi się, że odporność pochodzi z jelit. Uważam, że w tym stwierdzeniu jest sporo racji. I to nie tylko dlatego, że jak już powiedziałem, jelita to pewna fizyczna bariera ochronna,
zapobiegająca przedostawaniu się patogenów i substancji szkodliwych z przewodu pokarmowego do krwi. Otóż jelita to również środowisko, w którym żyją miliardy pożytecznych bakterii. Mają one niebagatelny wpływ na naszą odporność. Zapewne zastanawiają się Państwo, dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze, bakterie te poprawiają szczelność błony śluzowej jelit, a więc wzmacniają wspomnianą barierę fizyczną. Po drugie, produkują defensyny, czyli substancje przeciwbakteryjne. I po trzecie, zapobiegają one kolonizacji, czyli zasiedlaniu jelit przez bakterie chorobotwórcze. Dysponujemy też wieloma wynikami badań, które potwierdzają, że stosowanie dobroczynnych bakterii, czyli probiotyków, chroni nas przed infekcjami. Dla przykładu eksperci odnotowali, że stosowanie bakterii probiotycznych z gatunku Lactobacillus rhamnosus spowodowało zmniejszenie częstotliwości i nasilenia objawów przeziębienia. W innej zaś pracy dowiedziono, że bakterie z gatunku Lactobacillus bulgaricus zapobiegają infekcjom układu oddechowego wywołanym przez wirusy grypy. Dane te pokazują, że warto zadbać o florę bakteryjną naszych jelit. Mówiąc ogólnie, można zrobić to w dwojaki sposób. Albo dostarczyć dobroczynne bakterie za pomocą odpowiednich preparatów lub żywności, takie jak kapusta kiszona, kefir, maślanka, kimchi, warzywa marynowane, niepasteryzowane, czy też zakwas chlebowy, albo zapewnić pożywienie bakteriom, które już zasiedlają nasz przewód pokarmowy. W tym drugim przypadku mówimy o tak zwanych prebiotykach i teraz chciałbym krótko o nich wspomnieć. Otóż możemy wyróżnić składniki, które przyczyniają się do wzrostu korzystnych dla zdrowia bakterii. Są to przede wszystkim związki takie jak inulina, beta-glukany, fruktooligosacharydy, galaktooligosacharydy i maltooligosacharydy. Można je kupić w formie preparatów lub dostarczać w formie naturalnych produktów. Mam tu na myśli głównie czosnek, cebulę, szparagi, ziemniaki, otręby, zboża, w tym owies i jęczmień, banany, rośliny strączkowe, w tym na przykład fasole, a także topinambur, produkty mleczne i miód. Stąd warto, aby takie produkty znalazły się w naszej diecie. Jak Państwo widzą, jeśli chodzi o odżywianie, to mamy szerokie pole do działania, aby za jego sprawą zadbać o swoją odporność. Tym bardziej, że to, co przedstawiłem w dzisiejszym filmie, to tylko pewien wycinek. Poza omówionymi związkami mamy jeszcze chociażby szereg ziół i roślin leczniczych, które również mogą wzmocnić nasz organizm w walce z patogenami. Jednak aby materiał ten nie był zbyt długi, postanowiłem go podzielić na dwie, a może i nawet trzy części. Wkrótce i one pojawią się na moim kanale. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.